Grzegorz Kapica, Konfederacja, Przedsiębiorca. Przedsiębiorca, dobrze. Ale też, żeby było politycznie, Konfederacja. Dzięki za zaproszenie. Krótka, bardzo miło. Będziemy chcieli. Dobra, krótka piłka. Sytuacja dotycząca przedsiębiorców i list, który podpisaliście. Czego dotyczy? Poczekaj. Dzisiaj mamy 81. rocznicę rzezi wołyńskiej i rozdawaliśmy właśnie takie kwiatuszki na rynku, kościuszki. Mieliśmy konferencję uświadamiającą ludziom, co się wydarzyło 81 lat temu. Mam nadzieję, że mogę, tak sobie pozwolę, tak, jak przypiąć. Najbardziej. Także to jest taka akcja społeczna, która ma uświadamiać o tamtych latach. Dobra, zamieniam się w słuch. Jeszcze raz, jak możesz powtórzyć. Krótkie pytanie. Akcja dotycząca przedsiębiorców. Włączyliście się w sytuację dotyczącą granicy, dlatego że decyzje polskiego rządu dotyczące granicy miały być głównym i głównym celem miał być rząd Białorusi. Tak, miały one uderzyć w rząd Białorusi, a rzeczywiście faktycznie to uderzało w naszych podlaskich przedsiębiorców. W jaki sposób? W taki sposób, że trzeba przede wszystkim zacząć, że ja reprezentuję Podlaskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, które powstało po to, aby pomagać przedsiębiorcom w rozwijaniu ich biznesów, ale między innymi też w rozwiązywanie problemów tego typu, jak się pojawiły. No i kupcy na ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku zadzwonili do mnie z pewnym problemem i czy byłbym w stanie im w tym pomóc. Po zapoznaniu się z sytuacją pojechałem do nich, żeśmy najpierw rozmawiali dłuższy czas, żeby zapoznać się z sytuacją. Chodziło o to, że klienci detaliczni, czyli klienci, którzy przyjeżdżają z Białorusi do Polski na zakupy, czyli nie handlarze, którzy odsprzedają to dalej, kupują sporo produktów na rynku na Kawaleryjskiej. Kupując te produkty, biorą sobie dokument tax free i żeby uświadomić wszystkim, co to jest dokument tax free, to ten dokument to jest generalnie możliwość przy następnych zakupach zwrotu VAT-u za te zakupy, które dokonaliśmy teraz. Czyli taki klient, który dokona zakupu przykładowo na rynku, w galerii, gdziekolwiek i ta firma, która mu sprzedawała, ten handlowiec, wystawia mu taki dokument tax free, jedzie z tym na granicę, dostaje pieczątkę na granicy, że ten produkt, który zakupił, przejechał granicę białoruską i przy następnej wizycie przyjeżdża z tą podbitą pieczątką i to upoważnia jego do tego, żeby ten kupiec, ten sprzedawca, który mu sprzedawał dany towar, oddał mu za to VAT. Rozumiem. To odbywa się to od wielu, wielu lat. No i w pewnym momencie 5 lipca zadzwoniono do mnie, że jest taki problem, że klienci z Białorusi, którzy zakupili te towary akurat na Kawaleryjskiej, nie mogą przejechać przez granicę z tymi towarami, ponieważ na granicy słyszą informację, że od wczoraj weszły nowe sankcje unijne, które im tego zabraniają jakiegokolwiek wywozu towarów przez granicę. Ponieważ były sytuacje takie, że część z nich od razu pojechała na granicę litewską i przejechała przez tą granicę litewską, więc oni wrócili z tymi towarami do Polski, zaczęli żądać zwrotu towarów, ale poinformowali, że nie wiedzą dlaczego część klientów przejechała przez granicę, ale ponieważ im było akurat za daleko, nie po drodze, woleli to zwrócić. Trzeba zauważyć, że ci sprzedawcy nie mogą odmówić zwrotu takiej sprzedaży, ponieważ paragon to jest prawo konsumenta. Prawo konsumenta mówi, że jeśli towar nienaruszony to i klient się rozmyślił z tego zakupu, my musimy im ten towar przyjąć i dokonać zwrotu pieniędzy. I takich zwrotów dokonali właśnie klienci białoruscy na rynku na Kawaleryjskiej. Czyli reasumując, przez granicę litewską można było ten towar przewieźć? Wczoraj wyszło, dostałem już wczoraj SMS-y, które mam na potwierdzenie, że ludzie, którzy kupili towary w Polsce na nasze dokumenty tax free, pojechali na granicę białoruską, ale na Litwie i tam przejeżdżali, tłumaczyli na granicy, że w Polsce nie wpuszczają, to usłyszeli, że Polska najprawdopodobniej źle zinterpretowała sankcje unijne, tą dyrektywę unijną. I rzeczywiście ja prześledziłem tę dyrektywę i tam w wielu punktach jest napisane, że nie dotyczy osób fizycznych. Osobą fizyczną jest kupujący na paragon. Rozumiem. Czyli generalnie rzecz biorąc, nasze władze po prostu źle zinterpretowały, albo być może gdzieś dostały przykaz z góry, że mamy aż tak głęboko w to ingerować. Twoim zdaniem to jest nadgorliwość, to jest zła interpretacja?
Czy to jest po prostu zwykły obawiam rząd, się obawiam się, że gdzieś jakiś tutaj jest, być może gdzieś tutaj jest jakiś pies pogrzebany w tych protestach, które teraz w tym czasie się odbywały po granicy białoruskiej. Nie wiem, to tylko jest moje jakby gdybanie, no ale tak czy siak, to jeśli tutaj, nie wiem jaki był cel tego państwa polskiego i naszych władz wojewódzkich, skoro żeśmy uderzyli mocno w naszych podlaskich przedsiębiorców. No dzisiaj praktycznie nie można nic przewieźć przez granicę, tak? Jaki to jest skala problemu dla podlaskich przedsiębiorców? Jak wielu osób twoim zdaniem to dotyczy i o jakich kwotach, stratach mówimy? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o mnie, to ja się spotykałem z około tam 20 przedsiębiorcami. Jaki procent, jeśli chodzi o sprzedaż dla Białorusinów, dotyczy kupców z ulicy Kawaleryjskiej, bo to głównie ich dotyczy, ale chyba nie tylko kupcy z ulicy Kawaleryjskiej handlują z Białorusinami. Oczywiście, to tak samo w każdej galerii. Każdy, kto ma możliwość sprzedaży na taksy, to po prostu się zgłasza w urzędzie skarbowym. Ja to wiele lat temu robiłem, już nie pamiętam, jako firma, ale mi się wydaje, że to chyba chodziło o zgłoszenie tylko do urzędu skarbowego, że chcesz taką sprzedaż prowadzić. Bo ja to już wiele lat temu miałem firmę 20 lat, więc sam kiedyś taką sprzedaż też prowadziłem. Nie to, żeby była jasność. Ja na dzień dzisiejszy już od wielu lat nie prowadzę sprzedaży, nie prowadzę handlu z Białorusią, żeby zaraz ktoś nie posądził mnie, że ja tutaj jestem, też dbam o swój interes, absolutnie. Rzeczywiście tutaj tylko i wyłącznie reprezentuję Stowarzyszenie Podlaskich Przedsiębiorców zupełnie bezinteresownie. No i mi się wydaje, że jeśli chodzi akurat o Kawaleryjską, to trzeba by ich zapytać, ale obawiam się, że to chodzi o ponad 50% ich sprzedaży. Mi się wydaje, że tym ruchem w tej chwili możemy zamykać Kawaleryjską. Czyli to dotyczy aż takiej ilości biznesu. Tak, mam takie wrażenie. Ale jest problem taki, że sankcje, tu nikt nie walczy z sankcjami, tylko ci ludzie, którzy ze mną rozmawiali, oni mieli problem tego typu, że w czerwcu, dajmy na to, 15 czerwca przyjechał do nich klient i zamówił, dajmy na to, jakiś tam rodzaj szafki kuchennej, przykładowo o meblach, moja branża akurat, nie? Przykładowo. I teraz ta szafka była na zamówienie. Ona kosztowała na przykład 4,5 tysiąca złotych, 2 tysiące, 1,5 tysiąca, to zależy. No i oni tą szafkę zamówili u dostawcy, ją przywieźli i ten Białorusin już jej jakby nie mógł przewieźć. I teraz gdyby była sytuacja taka, że oni o tych sankcjach by wiedzieli przynajmniej tydzień wcześniej, kilka dni wcześniej, to oni by zadzwonili do tych klientów, którzy to zamawiali, bo kontakt z nimi był, i powiedzieli, słuchajcie, musicie przyjechać trzeciego, bo czwartego nie przejedziecie przez granicę. Czyli nie było żadnych dostępnych informacji. Oni pretensje mają nie o same sankcje, bo już jakby rozumieją się, że i tak jakby ten handel z Białorusią wcześniej czy później najprawdopodobniej i tak tych klientów jest coraz mniej z tego, co oni rozmawiali, tak? Ale oni mają pretensje o to, że oni zostali dzisiaj z towarami nietypowymi, które ciężko sprzedać, zamówionymi typowo pod tego klienta, i nie musieliby z nimi zostać, gdyby mieli informacje z urzędu, chociażby na stronie urzędu wojewódzkiego, że takie sankcje wchodzą, bo oni by ich poprosili o przyjechanie trzeciego po odbiór tych towarów. Dobrze. Oni by wyjechali z tym i nie byłoby tematu. Jak wyglądała do tej pory z poprzednimi sankcjami sytuacja? Gdzie były umieszczone te informacje i czy takich informacji teraz dotyczących tych sankcji nie było? Wiesz co, ciężkie pytanie. Nie umiem ci powiedzieć, gdzie były umieszczone te sankcje, gdzie były informacje. Musiałbym sięgnąć do telefonu, tam są takie strony, które... No, nie wiem, nie umiem... Rozumiem, że tym razem kupcy nie znaleźli tych informacji. Tak, tym razem mieli pretensje. O, to ja już właściwie się nie zapytałem ich, gdzie wcześniej. Dobre pytanie, bo ja ich nie zapytałem, gdzie wcześniej takie informacje były. Ale nie, no faktycznie oni mieli pretensje o to, że nic nie wiedzieli, że po prostu zostali tym zaskoczeni, a gdyby wiedzieli, to problem byłby rozwiązany natychmiast, bo oni wszyscy by przyjechali trzeciego podwór. Rozumiem. I ostatnie pytanie dotyczące jakby tej kwestii. Co uważasz, że można w tej sytuacji zrobić? Co jako Związek Stowarzyszenia tych Przedsiębiorców uważacie, że moglibyście zrobić i co tego oczekujecie? Będziemy domagać się przede wszystkim o wypłacenie odszkodowań z tego tytułu, no bo po prostu to jest dla mnie żenujące, że my mieszkając tutaj na Podlasiu i tak jesteśmy poszkodowani w związku z tymi problemami na granicy i przez nieudolność władzy, która w tej chwili jest, zwyczajnie mamy takie kłopoty, mają przedsiębiorcy, że no przecież to my płacimy podatki tak naprawdę. My reprezentujemy naprawdę dużo rzeczy, które się dzieje się dzięki podatkom przedsiębiorców. No my dzisiaj gnoimy tą branżę. Dla mnie to, ja po prostu tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego w ogóle, dlaczego nie poinformowano? Wystarczyłoby kilka dni. To nie trzeba miesiącami. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Dobrze, a od kogo konkretnie oczekujecie odpowiedzi? Od wojewody. Ja napisałem pismo do wojewody, wysłałem go mailowo, wysłałem go oficjalnie listem tradycyjnym z prośbą o odpowiedź na kilka pytań. Czyli pytań takie, czy nie byłoby możliwości, aby ta współpraca między Urząd Wojewódzki
a przedsiębiorcy odbywała się troszeczkę w bardziej transparentny sposób i na zasadzie takiej ogólnego, obopólnego dobra, żebyśmy nigdy nie byli zaskakiwani takimi sytuacjami. No, napisano o wypłaceniu rekompensat, czy przewidują wypłacanie rekompensat z tego tytułu, że ci przedsiębiorcy dzisiaj są w takiej sytuacji, a nie innej, z tymi towarami, których by normalnie, gdyby była informacja, by nie mieli. Ile ta sytuacja ma czasu potrwać? No a teraz oczywiście no, ten temat, jak ja już wysłałem tego maila, pojawił się, że w ogóle tak naprawdę tego problemu nie powinno być. Bo tak naprawdę ja przeczytałem, tam jest 100 ponad stron tego rozporządzenia unijnego i rzeczywiście w każdym punkcie o zakazie wywozu jest za chwilę podpisane, że nie dotyczy to osób fizycznych. Tam naprawdę w każdym punkcie jest zapisane, że to nie dotyczy osób fizycznych. To o czym my mówimy? Rozumiem. To po prostu są niedorajdy zwyczajnie. Albo też z drugiej strony może tak brzydko ich nazywać. No, być może oni to zrobili z premedytacją, tylko nie wiem w jakim celu, kto im to kazał. Okay. Być może jakiś tam interes jest w tym, że chcieli tak zaskoczyć, bo zrobić nazwę Łukaszence. No tylko, że zrobiąc nazwę Łukaszence uderzyli w polskich przedsiębiorców, tak? Podlaskich. Rozumiem. Dobra, w porządku. Dziękuję bardzo.